Dlaczego my jako ludzie, żeby osiągnąć jakieś efekty, żeby coś w życiu osiągnąć, musimy się zmuszać? Dlaczego musimy się zmuszać, jeżeli chcemy wyeliminować jakiś zły nawyk, albo jeżeli chcemy wyuczyć się jakiegoś dobrego nawyku? Dlaczego? Dzień dobry, Łukasz Mikuś z tej strony, ponownie, wow, ślisko jest, ponownie wideo z lasu, jak widać w zimowej odsłonie, śnieżnej, mroźnej, deptam po takim zmrożonym śniegu, więc będzie to przeszkadzać niektórym, ale trudno, takie uroki, taki mamy klimat. No i jak to jest, że musimy się zmuszać, przecież zmuszanie się to jest takie brzydkie słowo, to jest takie, jak to się w ogóle ma do naszej wolności, bo mówimy o wolności, chcemy być wolnymi ludźmi, a tutaj mowa nagle o zmuszaniu. No przecież wolność to jest robię co chcę. Chodzę po lesie, chodzę, biegam jak chcę. Tylko, że na taką wolność trzeba sobie też zapracować, niestety. Niestety lub stety. Ale właśnie, żeby mieć jakieś efekty, trzeba się zmuszać. Trzeba się zmuszać. Jeżeli ja chcę sobie biegać po lesie teraz na przykład, zamiast w tym czasie iść do pracy, gdzieś do firmy, no to ja muszę się zmuszać do tego, żeby mieć efekty, pracując przez internet, gdzie sam sobie jestem szefem i nikt nade mną nie stoi i właśnie, i nikt mnie nie zmusza, ale ja muszę zmuszać samego siebie. Bo jakkolwiek niektórym ludziom przychodzi to z dużą łatwością, mają, można powiedzieć, predyspozycje jakieś do tego, że łatwiej im to przychodzi. Chodzi mi o takie właśnie zmuszanie siebie. Tak, niektórzy z tym muszą walczyć. I ja szczerze przyznaję, że nie należę do ludzi, którym zmuszanie się przychodzi z łatwością. Samo wstawanie na przykład, jeżeli chcę wstać rano, to nie jest tak pięknie jak na obrazkach, jak na filmach, że ja wstaję z uśmiechem, bo wypracowałem sobie po 21 dniach nawyk porannego wstawania. Nie, zawsze jest ten moment, kiedy budzimy się, zwłaszcza w taką pogodę, jak jest teraz zimowy okres, gdzie jest szaro-buro za oknem, ciemno, jeszcze zimno i chcemy się odwrócić na drugą stronę, przykryć ciepłą kołderką i spać dalej. Dlatego, żeby wstać rano, nie wystarczy sam budzik, trzeba się do tego zmuszać. Zresztą myślę, że wiele osób o tym wie, jeżeli chodzicie do pracy na przykład i macie na przykład na godzinę, nie wiem, szóstą czy siódmą, no to też sami nie wstajecie, tak? Sami nie wstajecie, tylko musicie się zmusić, a takim elementem wyrywającym was z łóżka jest właśnie to, że musicie do tej pracy iść. I to jest to, o czym mówię, to jest to zmuszanie się. To jest to zmuszanie. Jeżeli ktoś pracuje sam dla siebie, jeżeli chce mieć efekty, to również musi się zmuszać. Brzmi strasznie, bo wielu ludzi ma takie mylne wyobrażenie, że praca na swoim, że praca z domu to jest, no to jest taka wolność, to jest nic nie robienie, tak? Obijanie się i wstawanie sobie o 10, o 11. No tak, jeżeli sobie na to zapracujesz, to jak najbardziej, ale jeżeli chcesz mieć właśnie efekty tego, żebyś sobie mógł tak lebrować, to trzeba na to zapracować. I to ma się, takie zmuszanie się ma się do wszystkiego. Jeżeli chcemy właśnie wyrobić sobie, wypracować jakiś nawyk, czy to porannego wstawania, czy biegania po lesie, tak jak ja na przykład dzisiaj też, uwierzcie mi, nie chciało mi się rano iść do lasu, bo wyjrzałem za okno, teraz zobaczcie, teraz robi się fajna pogoda, robi się błękitne niebo, a rano była szaruwa, jeszcze było ciemno, ale jednak się zmusiłem i to też było na zasadzie, wiem, że mi się nie chce, ale wiem, że jak pójdę, to będzie fajnie, bo sobie pobiegam, bo pooddycham sobie świeżym powietrzem i na przykład nagram to wideo.
I niestety tak to wygląda. To jest cały przepis, można powiedzieć, na sukces. Słuchajcie, czytacie gdzieś w książkach, oglądacie filmy motywacyjne, podniecacie się często tymi filmami, ale jeżeli wy nie zaczniecie stosować właśnie wiedzy z tego i nie zaczniecie wprowadzać tego w swoje życie, a wprowadzanie zmian do swojego życia to właśnie jest zmuszanie się do czegoś nowego. Jeżeli chcesz zacząć biegać, to ty musisz wyjść, musisz ubrać te buty, ten strój do biegania i musisz wyjść z domu i zacząć biegać. Samo myślenie o tym i samo wyobrażanie sobie nic się nie da. I tak jest ze wszystkim, i tak jest ze wszystkim i niestety, nie wiem czemu niestety, ale musimy się zmuszać. Jeżeli chcesz przestać, nie wiem, przykładowo palić lub pić alkohol, ty również musisz zmusić się do tego, żeby przestać sięgać po to, żeby zastąpić to może czymś innym. O, bo często mówi się, że trudniej jest porzucić jakiś nawyk, że łatwiej jest zastąpić dany nawyk czymś nowym. I tak, to jest prawda, że łatwiej właśnie przyjdzie nam, jeżeli zastąpimy. To się tak łatwo o tym mówi, bo wiecie, jeżeli ktoś pali nałogowo i jest już w takim nałogu, że nie umie z tym za bardzo sobie poradzić. No, jednym ludziom wychodzi to łatwiej, innym trudniej. Jest człowiek, który rzuci to w jeden dzień, powie sobie, że przykładowo od nowego roku nie palę, chociaż no, z tymi postanowieniami noworocznymi to różnie bywa, ale od jutra powiedzmy nie palę, nie piję i to działa. A u drugiego to będzie walka, to będzie ciężka i trudna walka, często przegrywana, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić. I bez zmuszania się będzie nam ciężko. Będzie nam ciężko. Zobaczcie, ale was motywuje, nie? No nie ma łatwo, niestety. Na efekty, na wyniki trzeba sobie zapracować i trzeba się do tego zmuszać. Często jest tak, że jeżeli chodzi na przykład o pracę w internecie, gdzieś zarabianie online, co jest moją branżą, ludzie często się poddają, bo nie widzą tych efektów i przestają. A wystarczy zmuszać się dalej i te efekty przyjdą. Jeżeli tylko będziesz wytrwały, bo ze zmuszaniem się wiąże się właśnie wytrwałość. Tak, to jest też drugie właśnie magiczne słowo, czyli podsumowując, żeby coś osiągnąć, czy to jest jakieś postanowienie, czy to jest zrzucenie kilogramów, czy to jest chodzenie na siłownię, czy to jest bieganie, czy to jest nauka języka, czy zarabianie przez internet, to zmuszanie się, tak, dokładnie, wyrobienie sobie nawyku, wypracowanie tego nawyku i wytrwałość. Drugie słowo, jeżeli to powiążecie, chociaż od razu mówię, że wcale to nie jest łatwe, jednym przychodzi łatwiej, innym trudniej, to efekty przyjdą. Tylko trzeba wytrwać. No. I takie dzisiaj motywujące wideo z lasu śnieżnego. Ja sobie jeszcze rundkę idę przebiec do sklepu, śniadanko. I do pracy, rodacy. Tak, do pracy, którą lubię i która mi sprawia przyjemność, aczkolwiek, i tutaj znowu to powtórzę, też muszę się zmuszać. Tak, też muszę się zmuszać. Często mi się nie chce. No, słuchajcie, człowiek jest z natury leniwą bestią. Usiadłby sobie, posiedział, poczytał książkę. No, to jest fajne, chociaż do czytania książek też musimy się zmuszać, zwłaszcza, że większość ludzi niestety nie czyta książek. Jeżeli chcemy, nie wiem czemu nas to boli, takie czytanie. Ja widzę to po swoich dzieciach, że też mimo wszystko, wiadomo, wolą sobie pograć w grę na komputerze czy tam na konsoli, a książka już bardziej boli, tak? Bo trzeba usiąść, bo trzeba się skupić. No, pomijam już to, że w
szkole uczą nas czytania książek, które niekoniecznie nam się podobają, a jeżeli ty sobie zaczniesz czytać książki, które lubisz, które ci się podobają, to jest też inaczej. Dobra, bo się rozgaduję, a to ma być krótkie wideo. Także pamiętajcie, chcecie osiągnąć efekty, musicie się do tego zmusić, musicie się do tego zmuszać, musicie być wytrwali w swoich postanowieniach. Taki przepis na sukces. Bo często szukacie przepisu na sukces i ludzie by chcieli taki dostać gotowiec, gdzie nic nie muszą, a efekty przychodzą. No niestety, tak się nie da. Znaczy da się mieć... Da się leżeć, nic nie robić, ale na to trzeba sobie zapracować ciężką pracą. Popatrzcie na innych ludzi sukcesu. Popatrzcie na piłkarzy, na sportowców, na biznesmenów, na ludzi z telewizji, na ludzi, których podziwiamy. Ci wszyscy ludzie sobie na to zapracowali. I oczywiście niektórym można powiedzieć, że się poszczęściło, tak? Że się poszczęściło, bo przykładowo ktoś, nie wiem, wygrał konkurs Mam Talent, czy tam w innym programie do śpiewania i nagle zrobili z niego gwiazdę. Tylko, że on ma, powiedzmy, naturalne predyspozycje do fajnego głosu, do fajnej barwy, do śpiewania, ale też nad tym musi pracować. I to nie jest tak, że on sobie przyszedł, wygrał i teraz zbiera, odcina kupony. Też to jest ciężka praca, to jest zmuszanie się, to są treningi, to jest praca. Cały czas praca nad sobą. No, troszkę się rozgadałem, troszkę temat rozwinąłem. Komentujcie, śmiało komentujcie, jeżeli wam się film podobał, dajcie łapkę w górę czy tam serduszko. Udostępnijcie dalej, jeżeli chcecie. I śmiało możemy podyskutować na ten temat, jeżeli macie jakieś tam swoje przemyślenia. Zapraszam, komentarze są wasze. Na razie chyba do następnego wideo z lasu lub skądś indziej. Trzymajcie się, hej!